Sendero, godzina niedziela 4:50, jadę do kolegi i wyruszamy w wodę, ale wcześniej sobie skręcę na lewiznę i sprawdzę z ciekawości nasze miejsce, co sprzątaliśmy w challenge'u. Każdy sprzątał, super inicjatywa była. Dalej jest czysto. Naszej kartki nie ma już. Nie śmieć brudasie. Ale gdyby nie jeden ten, nie jedna ta chusteczka higieniczna zużyta, to jest naprawdę ładnie. Super. Tutaj było, pamiętacie? Mnóstwo worów śmiecia i piersiówek, butelek po piersióweczkach, małpeczkach i gitara. Do zobaczenia za chwilę. Heja, cześć. Cześć. Dojechałem do kolegi i już z kolegą dojechaliśmy na miejsce. Będziemy kopać. Patrzcie tutaj. Kolorowe. Kolorowa para kapleciąga. Postarałeś. Jakby komuś nie działały słuchawki, przerywały, przebijało dźwięk na zewnątrz. Wina kabla. Ja się bawiłem wcześniej z wtyczką cały czas. Wydawało mi się, że to wtyczka coś tam chrzani. A to jednak był kabel. I co, dzisiaj jeszcze będę testował. Chociaż pierwsze jakieś tam małe testy były. Teleskopowa rura. Tu akurat miałem taki kawałek, więc nie wiem, czy to będzie krótsze, czy takie. Plusem jest tego, że łapiemy za grubą część, dobrze nam trzymać, kopać, a do auta możemy sobie zwinąć. Składamy, nie trzeba składać siedzeń. Dokładnie, a zarazem na głębokiej wodzie to możemy sobie jeszcze wysunąć i mamy pod pachę. To co? Dobra. Śmigamy wodę. Gonimy. To co, kolego? Konkurs na... Pierwszą łódkę? Nie. Kapsę? Nie, na jakąś pierwszą biżuterię. Idziemy. O, mamy bojki. Źle nie będzie. Do zobaczenia w wodzie przy lepszym sygnale. No kochani, z 15 minut w wodzie i nic. Dwa pultapsy. Kolega przerzucił się na plażę. Na razie cisza. Może i chodzone było. Nie wiem, ale szukamy dalej. No, jakieś następne 15 minut ostatniego filmiku. Sygnał bardzo słaby, 36-37. No i chyba jakieś miedziane serduszko. Ale biżuteria jest. I gitara. No. Trafiłem 2 złote. Ciężko. Z sygnałami, ale jest. Puściutko. Oj, co mnie to tak słabo ostrzy. Nic, szukam dalej. A teraz trafiłem drut miedziany. I powoli zmieniamy miejscówę. Kończymy. Ale może jeszcze po drodze coś będzie. Oj, następna biżuteria. Aluminiowa obrączka. My już powoli wychodzimy i zmieniamy miejsce. Hej. I koniec naszego wypadu. No i jakim będzie symbolem zakończenie wypadu? Symbolem? No, żeby składać pałę. O właśnie. Zamiast poteli w aucie? Tak, zamiast poteli to mamy składaną pałę. Pusto i co? Coraz więcej turystów. Coraz mniej fantów. Każdy płaci kartą teraz. A na plastik nie bije, nie? Nie bije na plastik. To nic, zapraszamy na podsumowanko. Do zobaczenia.
No i czas na podsumowanko. Kolego, coś ty tutaj nakosił. Ile pieniędzy? Ty byłeś po plaży, latałeś. Tak jest. I pieniążków nazbierałeś? Też koło 11. Koło 11 zł. O i nawet jakoś... Afryka, nie? A gdzie to? Bo to końców woleczka z czegoś. Nie wiem z czego. Ja w wodzie... Znalazłem tak. Pierwszą biżuterię. Jakiś taki miedziany. Dziwne to wygląda, na miedziane. Albo czymś pokryte. Strasznie było nisko, chyba 36-37. Już praktycznie można powiedzieć, że w żelazie. Drugą biżuterią aluminiowa obrączka. Drugą biżuterią jest. To jeszcze na plaży nie nagrywałem, jakiś znaczek GS. Pewnie jakieś ze sportowej fury. Kawałek drucika. No i mówiłem, że to dwójeczka, a jednak jest piąteczka z wody. A kolega, co tam z boku? Z którego boku? Nowego? Twojego prawego, mojego lewego? To? Tak jest. To jest, panie, najnowsze sito. Na specjalne zamówienie. Była składana pała. Była składana pała. Teraz jest nowe sito. Miało to być na bazarze, ale gościu z bazaru mówił, że dzisiaj nie ma za dużo czasu. I mi to odsprzedał. Po znajomości. Słyszę? Po znajomości. Po znajomości. Polish friend? Polish friend był, tak. Polish ten słynny. Słuchajcie, to pokażę wam takie najnowsze sito na specjalne zamówienie. To zamówił pan Jacek z Krakowa. To jest taki kozak. On mówi, że będzie czesał wszystko. Oczko 10 mm, oczko 3 mm, przerwa 2 i tutaj jest tak samo. Tutaj jest 1172 otworki. Ile ci zajęło przeliczyć? Sekunda na oczko, bo to trzeba było zapisywać wszystko, nie? No chwilę. Dlatego się spóźniłem. Chciałem być przygotowany. A tutaj jest 602 otwory. Tutaj to już wykosimy wszystko, nie? Wszystkie mikrusy. Wszystkie złotka drobne. Jakieś igiełki. No tutaj, tak jak mówiłem, na specjalne zamówienie. Pan Jacek z Krakowa to jest... Kozak tutaj sobie domówił jeszcze takie haczki z boku, to jest takie na wszelki wypadek, jakby się gdzieś jakiś łańcuszek chciał jeszcze zahaczyć bokiem, to się zawiesi. No i co? Co o tym, co sądzisz? Następny fajny pomysł. No, mówię, dzisiaj nawet dwa. Dwa pomysły. Składana pała, Agata pała jest w sicie. I mega sito na drobne znaleziska. Plus łańcuszki. No, to same kozaki zamawiały. Oficjalne zamówienie, mówię, pan Jacek. To jest taki kozak. Nie przepuści. To co? Kończymy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Łapkujcie, subskrybujcie i siemandero. Do następnego. Trzymajcie się.